Siemanko ludzie, w ten jakże cudowny, chłodny wieczór. Gramy dzisiaj w Dragon Ball. Nie mam za bardzo pomysłu, co mógłbym streamować. A że zacząłem, to trzeba skończyć, więc tak. Pańska inkwizycja, tak. Siemanko. Co ja mówiłem? Nie wiem, co ja mówiłem, zaczynamy, bo to czas. Mam nadzieję, że włączyłem muzykę. Znaczy się chyba włączyłem. Dobra, jest ok. Tylko zobaczę, czy widać. Bo to wiadomo. Czasem człowiek się stara unikać różnych wpadek. Ale często jest tak, że niektóre wpadki od niego nie zależą. Ale dzisiaj nie jest ten wieczór, nie jest ten dzień, że mam jakąś wpadkę, przynajmniej na razie. Dobra. Ach. Zobaczmy, na czym to skończyliśmy nasze zabawy w Dragon Ballu. Oho, coś mówiłem o wpadkach. Chuja mnie to obchodzi, ja i tak gram kurwa single player, więc dla mnie to tam jeden chuj. Więc te serwery mogą dla mnie to być całkiem wyłączone. Także nie no, ale działa. Widać, biegają ludzie, no to o co chodzi? Jakieś głupie to, no. A, bo coś mi kurwa padnie. Dać, dobrze. Zrobimy jeszcze raz. Zjebałem. O, już działa, dobra. Ktoś nie chciał mi pad dobrze działać, ale go podłączyłem na nowo, jest okej. Okay. Być pewnie, że tak, nie mam zamiaru grać w trybie online z innymi graczami, bo jaki to jest sens? No, już pewnie sens jakiś tam jest, ale tam... Nah. My jesteśmy single playerowcy. My gramy sami. My nie lubimy z ludźmi grać. Kurwa, nie to. Nie to chciałam, ale okej. Czy ja tu mam wszystko zrobione? To co było jest. No jak to bot, no. Myślisz, dlaczego nazywają się boty? No bo to są boty, no. Dopóki nie mają AI własnego, tylko działają na skryptach, no to będą boty, no. A więc nie mam tu żadnych zadanek, nic, tylko pozostaje lecieć. O tak. Pewnie, że tak. Będziemy mieli zadanko od Wegety, yeah. Od razu kurwa nie lepiej, ani jakieś Krylany i Jamsze kurwa, albo Jacki jakieś. Kurwa, przyklikałem ten gadka, ale chuj tam. Przegadajmy to na spokojnie. Nie obchodzi mnie, gdzie jesteśmy, ani kim ty jesteś, okej? Okay. Chcę tylko wiedzieć, czy przetrwasz mój ostry trening. Jeśli chcesz umie... Co? Jeśli chcesz umie terminować? What? Ja już wspominałem, że tłumaczenie w tej grze jest po prostu byle jakie. No na pewno nie chodzi mu o terminowanie. Raczej chyba o... No, trenowanie, no okej. Okay. Coś się zjebało. Tak. Tak.
Czego możesz mnie nauczyć? Czy mi pokonasz nauczyć się umiejętności? Póki co nie dasz rady mnie pokonać, a więc odpuszczę ci trochę. Nie chcę, żebym ci odpuszczał. Najpierw mnie pokonaj, potem gadaj. Walcz, okej? Okay? Co ty mnie możesz nauczyć? Działo czosnko. Poważnie? Czemu czosnkowe? Kto to kurwa tłumaczył? Nie przypominam sobie, żeby Vegeta korzystał z działa czosnkowego. Znaczy co, otwieram mordę i mu czosnkiem z mordy śmierdzi, czy co? No bo... No kurwa. Działo czosnkowe, ja pierdolę. Działo czosnkowe, o kurwa. Im dłużej gram w tą grę, tym bardziej mnie rozpierdala te tłumaczenie. To jest po prostu jakieś... O, szkoda słów. Szkoda, kurwa, słów. Dobra. Działo czosnkowe, czemu by nie? Zobaczę, jak tutaj blisko. No. Poddziała, troszkę się spóźnił, ale działa. Dobra. No to ten, nauczmy się działa czosnkowego. Działo czosnkowe. Działo, kurwa, czosnkowe. Jebłem po prostu. Działo czosnkowe. Saiyajin no ouji de aru Urasama ga jikijiki ni jikiroku o hakatte yaru nda. Kansha suru nda na. Dou shita? Konna zama ja warming up ni mo naran zo. O, przerwał mi Kaiokena, jebany. A nie jest taki trudny. O, jebany! Przestań z tym AOE do chuja! No i znowu. Wow, 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 nie rozpędzaj się tak, nie rozpędzaj się tak. Już? Tyle? Okej. Okay. No, zobaczymy, na czym polega te działo czosnkowe, kurwa. Nie mogę z tego tłumaczenia. Finish, szybkie zwycięstwo, zaliczenie w 2 minuty, no tam... No dobra, no zaliczyłem w 2 minuty, no okej. Okay. Ostatni wróg pokonany, zadanie wykonane. No i glans. Dostałem kapsułkę energii, super atak, działo czosnkowe. Działo, kurwa, czosnkowe. Im dłużej będę na ten atak patrzył, tym bardziej będzie mnie ta nazwa rozpierdalać. Pamiętaj, że szkolicie dumny książę Saiyan, ta jasne. Nie możesz przegrać, zrozumiał? Mhm. Nauczycie się teraz sobie całą umiejętność, to działo Galika. No właśnie, to jest działo Galika, nie działo czosnkowe. Kto to kurwa tłumaczył? Czy to w ogóle pisze garlic? Garlic to jest czosnek, to jest galik. Galik, działo Galika, nie można było tak przetłumaczyć? Kurwa! Działo czosnkowe, kurwa. Zmocni się z nowym mieszkaniem, może nauczyć ci kolejną umiejętności. Okej, okay, tato. Nie, czemu tak stoisz? Pośpię. Tak, tato. Dobra. Personalizuj. Więc zestaw umiejętności. Działa, zajmuje mniej czasu na naładowanie niż Kamehameha. Ostrożnie, nie jest aż tak potężny. Okej. Okay. No dobra, spoko. Zobaczymy, jak to działa. Spierdalej. Nema. No i chuj, Nema. Nema.
Było i nema, no. Są tu jeszcze jakieś ciekawi? Mogłbym chyba u Goku się raczej uczyć. Nauczyć się Kameha czy coś. Ale z braku laku i dobre działo czosnkowe, nie? Kurwa, działo czosnkowe. Chyba nic nie będzie, żadnych ten... Serwer miał nie działać, ale jednak działają. Takie dziwne po prostu, no ale okej. To jest coś ciekawi, ten nie ma. Okej, a ty co tutaj? Aha, to są samouczki, dobra, to nie, to mi są samouczki nie są potrzebne. Dobra, odwiedzimy jeszcze to. Czy coś ciekawego się tu czai, jeśli nie, to idziemy. Idziemy. O! Czemu ten gościu ma skrzydełka? No on dojebał taki strój ze skrzydełkami. Jest Trunks, ale Trunks niczego nie uczy. Jamsze, na Jamsze to mam wyjebane. Dobra, nic tu więcej nie ma. No idziemy robić kampanię. Prawda, poruszanie się po tym mieście jest takie czasochłonne. Bo nie można było, nie wiem, polecieć. Albo nie wiem, szybciej biec czy coś. Albo jakąś szybką podróż czy coś. Ale z drugiej strony ta szybka podróż to by nie zdała egzaminu, bo to za małe miejsce troszkę. Najwyższa KI czasu. Ty masz coś do powiedzenia? Czy tylko tak jesteś, bo jesteś? Juhu, ciężko pracujesz, a może wcale. Powodzenia w dzisiejszym patrolu czasu, okej? Po co poprawiamy historię? Czy to nie jest oczywiste? Nie możemy pozwolić, by te łotry robiły, co im się żywnie podoba. To zabrzmiało trochę jak pan Mietek spod monopolowego. A jeśli historia będzie się zmienić, światło go się zagłada. Historia się zmienia, zwoje początku i końców się rozdzielają. Poprawiasz historię, zmieni się wersja, zostaje usunięta ze zwoju. Gdy poprawiasz zmienioną wersję, zostaje usunięta ze zwoju. Jeśli zwój będzie za dużo, wypełnią całą kryptę czasu. Jeśli krypta czasu się przepełni, wybuchnie. Okej. Okay. A czemu miałaby wybuchnąć? A gdy wybuchnie krypta czasu, wszechświat... Okej. Okay. Tego byśmy nie chcieli, prawda? A więc musisz z Trunksem naprawić historię, by pozostał tylko jeden zwój. Ła? Hej, ja potrafię skleić zwoje w końcu, jestem najwyższą... Okay. Jakiś tam Lord Dump był, nie wiem co ona tam pierdoliła, ale mogę to zwalić na tłumaczenie, byle jakie. Dobra, kolego. Dało mi się znaleźć zwój, w którym historia została zaburzona. Nasz duet znów zaczyna mieszać. Wyruszasz na patrol czasu? No muszę, no. Rozumiem, w takim razie ruszajmy do krypty czasu. Jej. Cutscenka. 762. Namek! Jesteśmy na Namek. O, ci! Ginyu Force. Okej. Tego nie było w anime. Że Vegeta został przyjęty. A, czyli to po prostu musimy zmienić. Na to wychodzi. Okej. Okej.
Więc tak się spierdoliło. Okej. Myślę, że do ogarnięcia. Myślę, że sytuację do ogarnięcia. No coś się zjebało, no, no co poradzisz? Uksnęło się gościowi ma, no co? To co? Pierdol dostanie się skończy, no. To co? Bata! Banda kurwa przegrywów, ja pierdolę. Dziwolongi, specjalny oddział Ginyu. Nie zdrowe Ginyu do określonego poziomu lub pokonuje Rekum. Aha. Albo tego, albo tego. Okej. Okej. To tak to. Okej. Okay. Siema. Przygrywy. Aha. A to całkiem... Oprócz nazwy to całkiem spoko. Op, nie trafiłem. O, prawie idealnie. Prawie idealnie. Kaioken! Dawaj go. Rozpierdolimy. Oho, Kaioken mi się kończy. Nadajemy trochę ki. Aha, koniec. Okej. Okay. Tego trafiłem. Połowa trafiła w ziemię, ale część trafiłem. O, dobry jest. No dawaj. Dawaj go, dawaj. On nie jest taki trudny. Nie, ten promień nie jest taki zły, poza tym, że ma chujową nazwę. Ale tak to jest w porządku. Dostał! Kurwa, point blank. Chyba przez przypadek jakiegoś itemu użyłem. Przez przypadek, ale użyłem. Dobra, nie było to takie trudne. Ciekaw jestem, kiedy będę miał możliwość nauczenia się sesji od 2. Czy w momencie jak
ogarniemy frezę na meku tutaj, czy to będzie jakieś zadanie równoległe? Czy może, chociaż nie, jako nauczyciel Goku, to on mnie raczej prędzej Kamehameha nauczy, jak sesję 2. Bo myślę, że z jakiegoś zadanka równoległego mnie sesja 2 nauczy. Dobra, wrócimy do gniazda czasu, ogarniemy atrybuty i jedziemy dalej, nie? Bo SSJ to ja bym się nauczył dwójki, tak? Nie, to jest spoko działo cząstkowe, tylko jakby się troszkę inaczej nazywało, to by było idealnie po prostu. Dzięki już. Nie wiem jak twój, ja nie wiem jak twój nick czytać, ale dzięki za wsparcie. Nazwę cię Josh. Siema Josh. Hi Josh. Thanks for the following. Zaraz, nie tu. Atrybuty miały być. Dobra, standard, idziemy. Staty. Podstawowe. Życie, ki... kondychę. Dobra. Tu jest ok. Dobra, idziemy dalej. Z kim teraz będziemy się bić? Tak, tak, idziemy, no. Ogarniamy sprawę. Dziwne, że tylko było wsparcie, a nie zadziałała ta. Nie zadziałało powiadomienie, nie wiem czemu. Coś się zepsuło, jak zwykle. Jak ja to uwielbiam, jak coś się psuje. A niby ogarniałem, żeby działało. Czemu nic tu nigdy nie może działać poprawnie? To jest po prostu masakra jakaś. Powinno wyskoczyć powiadomienie, że był follow. Nigdy nie może działać. No. Dobra, ten jest rozjebany. A jednak nie. Ta, prawo Morfiego. A mówiłem, że na początku, że nic się dzisiaj nie zjebie. A jednak się coś zjebało. Nara. Z początku myślałem, że to moja postać, ale jednak nie moja postać. Siema. Dobra, ja się nim zajmę, spokojnie. Albo się nie zajmę. Oho, tak, 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 na pewno połowa ataków mi wejdzie. Dobra, naładuję trochę ki. Ty się Goku z nim bije, ja się trochę naładuję. Powkurwiam się troszkę. O, jaki sprytny, wow. O, idealnie! W czasie lotu dostał. A teraz nie wiem, co mi przywaliło. No, prawie idealnie. To uderzenie Meteoru, z tym się dobrze kombina całkiem. Dobra, najpierw rozwalimy jego kumpli. Ojojojojo. Więcej bloków. O, idealnie. Dawaj go. Zamieni się miejscami? Ta. Teraz będę musiał się z Goku lać. O nie! Poważnie, kurwa! I co, ja teraz ginił będę? No nie! Kurwa, no nie! Kurwa, no nie!
Nawet nie mam nie mam swoich umiejek. To nie fair. Ale chamstwo. Ale wiedziałem, że coś takiego się stanie, nie? O, clash. Ciekawe. Czemu on nie chce ginąć? Aha, pewnie muszę kogoś innego bić. Siebie pewnie muszę bić, co? Albo... Jest zamiana? Chyba nie ma zamiany. Działo mleczne. O, to jakiegoś bufa daje ta głupia ta. No w sumie logiczne było, że... Że coś takiego się stanie, nie? Że przez przypadek moja postać się zamieni miejscami z Ginyu. Kurwa, ten cios jest beznadziejny. Aha, to jest przełamanie. Nie. Już? Dobra, ale ja nie śledziłem, coś oni tam gadali, a ja się biłem po prostu. Dobra, teraz ja nie wiem, czy ja wróciłem do swojej postaci, czy ja będę ginił teraz, czy jak, bo... Troszkę się pogubiłem w tej chwili. Nie wiem, czy byłoby zabawne. Wrócimy do gniazda. Jeśli będę ginił, to będzie zabawne. Nie, o dziwo to jest moja postać, choć trochę moim zdaniem nielogiczne. No ale okej. Okay. Jestem troszkę zakręcony w tej chwili, bo ja nie wiem. Nie wiem, kim jestem. Mam jakiś kryzys tożsamości w tej chwili. Misja zakradnięcia się na statek jako Ginyu. Co? What? Okej. Okay. What the fuck? Okej. What the fuck? To jest głupie, troszkę. Ja pierdolę i ten buf. Okej, ta kamera nie jest dobra. Powiedzmy sobie szczerze, to taki trochę chuja ten stealth mission. O, jaki sprytny. O, rzucił mną. To byłby zajebisty twist, jakbym przez resztę gry grał Ginyu. Już nie powrócił do Kokumbro, tylko Ginyu przez resztę gry, nie? Masz pokazać ci tyłek, kurwa. Dobra. Gdzie jest kolejny tutaj? Czy ja... On się nazywa Raspberry? Czy ja kurwa się biję z Malinką? Kto kurwa nazywa typa Malinką?
O ile nazywanie postaci Saiyan jako warzywa jeszcze spoko, ale kurwa owoce? Oho. Na bana, a ten kurwa ewidentnie jak banan. Ewidentnie coś... Ewidentnie Japończyki coś mają do nazwy. Do nazywania jako warzywa i owoce. Gdzie jest reszta? No, kurwa, jak on beznadziejnie biega. O, tu jest. Malinka znowu. Beznadziejny ten jego atak. Za krótki zasięg ma. Ale jak pierdolnie, to ostro. Dobra, gdzie jest ten typ? A tu, dobra. Się produkuje. I oczywiście połowa nie zadziałała. Już? 20? Przestań mnie bić! Gdzie ten kurwa? Ta kamera jest beznadziejna czasami. Dobra, masz, dupę ci pokażę. O nie, przełamał moją pozycję dupy. Ale on kurwa twardy. Masz. O kurwa. Paraliżował mnie na chwilę. Ale to u tego było normalne. I co, i spierdolił? Tak po prostu? Nudna trochę ta misja. Are you fucking kidding me? Dobra, gdzieś go tam w kosmos wyjebałem. Dobra, gdzie jest o kolejny? Tutaj. Taki między używaniem jednej a drugiej umiejętności jest taki mini lag. Przez co ta walka nie. Te walki nie są takie płynne, jakbym chciał. Na przykład teraz, żeby zacząć bronić, to. Na przykład to, zadam kilka ciosów i teraz chcę bronić i nie broni mi, nie? Dopiero aż skończy animację i dopiero wtedy zaczyna bronić. Tak mówię, to taki. W normalnej walce to chyba się. No. Się nazywa jakoś cancel movement, czy jakoś tak, że można było w połowie ataku przerwać na przykład unikiem czy blokiem, tak? Tu ewidentnie tego nie ma, trzeba poczekać aż się animacja skończy i dopiero wtedy. Przez co jest to troszkę takie, no mówię, mało płynne, tak? Na przykład jestem w połowie kombosa, nie? I gościu nagle mi się z tego kombosa wyrwie. I zanim ja zareaguję z obroną, to ten gościu już mi. To ten już gościu mi wpierdolił, nie? Na przykład teraz tutaj, gościu mnie bił, ale obrony nie mogłem wcisnąć, nie? Bo już byłem w połowie kombosa. I dopiero właśnie zniknięciem mogę się bronić. O. No mówię, troszkę to takie mało. Mało przyjemne i mało.
No teraz akurat nie broniłem, ale zaczął mi bronić, nie wiem czemu. Może przez przypadek włączyłem. A pule! Ewidentnie nawiązanie do jabłka. Już przestałeś we mnie strzelać, teraz ja w ciebie strzelę, ale oczywiście to nie doleci, bo za daleko. Ile was jeszcze? Kurwa! Ziałem cząstkowym to by było takie zajebiste. Krylin zaraz mi kurwa padnie. Bo muszę przypilnować Krylina, żeby mi nie padł. Gdzie jest Krylan? Gdzie jest ten noob, który zaraz mi zginie? Czekaj, gdzieś tu miałem. To nie to? Nie, to nie to. No nie bij mnie jak teammate'ów leczę. To. Też nie. To nie wiem. Bo jak Krylan zginie, no to będę musiał to powtarzać, nie? Tu jesteś. Pomyślę, że muszę bronić Krylana, no. Przepraszam, nie Krylana, Krururina. Jeszcze? Czy już koniec? Koniec. Zaraz, kurwa, czy on zgi... Ja pierdolę, on zginął! I tylko 10 pokonaliśmy. Okej. Okay. Kurwa, beznadziejna ta misja. Pizdu beznadziejna, jeszcze mi kurwa paluchy zdrętwiały. Ach. Jeszcze raz. Jakbym był swoją postacią, to ja bym to zrobił, nie? Ale mam beznadziejnego giniu. Dobra, przerwijmy to. Mniej gadania, więcej... Aha, nie mam mocy. Dobra, bufnijmy się. Nie, nie bufniemy się na razie. Nie wiem, co ten buff daje. Szczerze powiedziawszy, średnio mnie to obchodzi. Jakieś przeciwnicy więcej? Nie wiem, czego trafiłem, czy nie trafiłem. Kurwa! Ten atak jest beznadziejny, za krótki zasięg ma! Aha, jeszcze się zaplącz o tekstury, nie? Kurwa, point blank, jest! Już? Czy jeszcze? Jeszcze! Nie wiem ilu zabiłem. Dwóch? Może trzech? LOL, rzucił mną, what the fuck? Nara! Nara! I point blank, boom, dziękuję. Trafię? No nie wie... Okej, okay. To było dziwne, ale się udało. No nie! Chodź tu, kurwo mała.
Beznadziejna ta moc. Naprawdę nudzi mnie ta misja. Dobra. I co, nic go nie trafiło, no jasne, oczywiście. Znowu Krillin dostaje w pierdol. Aha, okej. No gdzie ty strzelasz? Noż kurwa! Dobra, gdzie jest? Tego trzeba zajebać. On sobie poleciał. Już uciekasz? Dobra, wypierdalaj. Fajnie, że 3/4 ataków trafiło w ten element otoczenia. O, ja nie wierzę, że to trafiło. Akurat doleciało na milimetry, nie? Gdzie jest Krillan, bo trzeba pomóc temu nubowi. Naprawdę, z tym Krillanem to trzeba jak z dzieckiem. Bo on sobie kurwa nie radzi. Jeszcze kto oglądał Dragon Balla, ten wie, jaki z niego jest kurwa. Chociaż widzę, że Gohan też ma ledwo. O, przysiągłbym, że mam jakąś grupową apteczkę, no. Dobra, trzeba Gohana poszukać. Zaraz. Aha, Gohan się tam leje. Krillon mu idzie pomóc. Dobra, ale gdzie jest Gohan, kurwa? Aha, dobra, rozjebali Gohana, super. Ach. Kurwa, ta misja będzie mnie wkurwiać dzisiaj, coś czuję. I pokonałem tylko 10 znowu, no poważnie. Nie, to trzeba inaczej zadziałać. Gdzie ja to mam? Nie to. Wyposażenie bojowe. Odtwarza zdrowie wszystkich sojuszników. No to użyłem i to nie zadziałało. Nie rozumiem. Dobra, wyjebiem antidotum. Aha, ja mam tylko jedną taką kapsułkę. Wszechenergii. Okej, okay, idziemy na zakupy w takim razie, bo ewidentnie będą nam apteczki potrzebne dla tych dwóch małych srajdów. Bo beze mnie, bez moich leczących tych, to oni sobie długo nie pożyją, coś czuję.
Mówię, żebyś jeszcze to moja postać była, to już to jeszcze pół biedy, tak? Ale dostałem postać, która sobie ewidentnie nie radzi. Teraz kurwa, źle polazłem. Kurwa, naokoło zupełnie. Ech. Masz coś nowego w Eguś? Nie masz nic, dobra. Czy ja bym osobiście poszukał Goku? Może ma jakiś ten. Jak tylko zobaczę Goku jako nauczyciela, ja od razu kurwa przystępuję, nie? Nawet nie patrzę, co może on mnie nauczyć, po prostu kurwa z automatu się dołączam do niego. O, jest ten Jacko cały. Mógłbym się u niego nauczyć tego jebanego skilla. Chuj, dobra, weźmy. Tak, tak, tym razem ci wpierdolę. Bo wiem jak. Czas, co ty mnie możesz nauczyć? Aha, elitarnego promienia. Może być spoko. Zaraz przetestujemy. Teraz mam mocniejszą postać, więc powinienem mu wpierdolić, tak mi się wydaje. Dobra, gdzie jest ten Jacko? Tam jesteś. Dobra, walniemy z miejsca Kaiokena. No teraz o dziwo nie jest taki trudny jak był. Ale to pewnie dlatego, że trochę postać mi się podszkoliła. No chodź tu. O, obronił, wow. Czy on we mnie rzucił kamieniem? No nie! Przeleciało mu nad głową, poważnie. A teraz wziął i uniknął, poważnie. O, teraz go w ogóle nie trafiłem. Ups. No i znowu chciał we mnie kamieniem rzucić. Co to kurwa za... O nie, nie rzucaj mną! Nie rzucaj mną! Ale to był słaby rzut. Czy on nie powinien już paść? Co? No, w końcu. Innym trzeba było zbić tylko połowę życia, a temu prawie wszystko. No tak, tak... Słabo. O, będzie level up. Jep, 15 poziom. Tam kapsułkę energii, kapsułkę regeneracji i super atak elitarny promień. Okej. Okay. Ale tylko, że go nie przetestuję w najbliższym czasie. No dobra, ale dobre i to. Nie będę z tobą rozmawiał. Przeklikam to po prostu. Miałem kupić te. Nie, to nie tu. To tu? Te kapsułki mogę kupić? Potrzebuję... Tak, kapsułka rozpuszczająca nie. W sumie można było też kupić, tylko że drogie troszkę. 3000, ja mam tylko 8. No, chyba nie będę na razie ten. No zaraz, mam jakieś tutaj niewielkie szanse aktywacji, no co w sposób...
Musi odejść przez krótki czas. Spoko. 8 koła kosztuje. Dusza jamsz, niewielka, natomiast kij automatycznie się odeje przez krótki. To samo jest. No może nie do końca, ma troszkę inne staty, ale to i tak. Dobrze, najpierw ja. Dusza Tenshin Hana. Też automatycznie się ładuje przez krótki czas i inne staty. Nie będę. O, ten Shinhanie nie umiera. Dusza Chaoziego aktywuje się, gdy zostanie znokautowany. Dajecie wszystkim sojuszników do maksimum. Spoko. To jest spoko całkiem. Kosztuje 12 tysięcy. Fajnie. Ale ja nie to szukam. Ej, nie ma kurwa takiej kapsułki? Leczącej aoe? Lipa troszkę. Teraz mogę syntetyzować? Jest. mała kapsułka nada nieznacznie otwarza zdrowie wszystkich sojuszników. Tylko pewnie muszę być blisko, żeby to zaleczyło. Potrzebuję odłamek wszechenergii. Gdziekolwiek to mogę znaleźć. Mogę to kupić? Takie cudo? Czy nie? Pewnie nie, musiałbym wyfarmić. Ja. Troszkę. Odłamek gardy, kropla antidotum, esencja antidotum. Nie ma czegoś takiego. Trudno. O, cóż, trudno. Trzeba będzie próbować do skutku. Albo po prostu latać przy tych małych kurwiszonach i ich pilnować. Najlepiej pewnie by było. Wiesz, palicho, jakby to była moja postać, tak? Ale ja mam kurwa jebanego giniu. Dobra, jedziemy z tym. Teraz tak, upewnić się, czy ja mam tą kapsułkę leczącą wszystkich. Wszech energii. Średnia kapsułka lecząca na tym obszarze otwarza zdrowie wszystkich sojuszników. To muszę pewnie być blisko. Oni oczywiście latają wszędzie, tylko nie koło mnie. Ja. Muszę ich pilnować po prostu. Okej. Okay. 20 przeciwników. No, gdzie mi spierdalasz? No, oczywiście nie doleci. Gdzie oni są? Tu są. Po prostu muszę się trzymać jak najbliżej nich. Jak tylko zobaczę, że mają mało życia, to muszę po prostu użyć tej kapsułki, tak? To cała filozofia. To muszę oczywiście pilnować, żeby za daleko mnie nie uciekali. Bo jak widać, za dużo życia to oni nie mają.
To jego super moc, tą niecelną i też muszę jak najszybciej wymienić. Tylko będzie coś lepszego, ja się tego pozbywam, bo to jest byle jakie w chuj. Tu doleci do niego? Trochę tam doleciało. Aha, to jest takie... Leci przez chwilę z pełną prędkością, później się zatrzymuje i ma... namierzanie, z tego co widzę. To wolałbym jednak, żeby ten promień leciał wystarczająco szybko, tak? Niż, znaczy kula, nie promień. A nie ona się zatrzymuje w połowie i... I ma później wyjebane, nie? Ja pierdolę, ile tej mocy tutaj lata. Aha, sparaliżował mnie. Ja się zastanawiam, czemu ja się nie poruszam. Dobra, on spierdoli. Na razie jest okej, mają dużo życia. Po prostu muszę przy nich być, gdy... I będą napierdalani. A jaki spryciarz? Umie w teleportację? Dobra, gdzie są te małe przydupasy? Dobra, pomożemy Krillonowi. Już Gohan lecę, nie bój żaby. Jestem najpotężniejsza istota po tej stronie statku. Bo nic więcej na ten temat nie można powiedzieć. Kurwa, ta kamera jest beznadziejna w pomieszczeniach. Ona tak lata wszędzie, tylko tam, gdzie nie potrzeba, no. Dobra, życie mają całkiem sporo, więc... jest na razie okej. Jak mi się wydaje. Gdzieś było w tutorialu opisane, jak można odbijać te pociski, kurwa. Zajebiście, że ja to doczytałem, nie? Tak przebiegłem przez ten samouczek, że połowy rzeczy już nie pamiętam. W ogóle co tak zamulacie? No piszcie coś. To tak trochę smutno samemu do siebie gadać. Nie ma co pisać, no właśnie. Troszkę. Życie kawał powiedzieć. Jakby jakieś suchary z życia wzięte. Żeby było zabawniej. Bo tak przyznam szczerze, ja też nie za specjalnie się dobrze bawię teraz. Nakurwianie tych randomów. Tak po prostu. Aha, czemu mi to nie działa, się zastanawiam. No ile już żeśmy ich załatwili, no? Te 20 coś długo trwa. Za długo. Już tych Cybermanów było szybciej ujebać. Suchar życia, tak, daje suchar życia. Dowolny.
Właściwie już skończyłeś, bo chcę wyleczyć wszystkich. Aha, fajnie, że kogokolwiek wyleczyłem. Kurwa. Fajnie, że walnąłem kapsułeczkę leczącą i w ogóle nikogo nie wyleczyło, nie? Albo to leczy tak zajebiście mało, że tego nie zauważyłem. O, w końcu koniec, kurwa macie. Ach. Mówię, albo to uleczyło tak mało, że nawet tego nie zauważyłem. Albo to w ogóle nie wyleczył. Czemu znowu 10 pokonanych wrogów? Nie rozumiem. What the fuck? Jeszcze koniec. Teraz tylko wrócić do swojego ciała i będzie dobrze. Właściwie, kurwa, źle zrobiłem, bo chciałem przetestować tą nową umiejętność od tego Jacko całego. Zyskaj historię i swoje ciało, okej. Okay. Zaraz, oni żyją z smoczych kul, żeby odzyskać ciało, tak? Vegeta, kurwa, kripuje z ostatkiem. Chodź tu, kurwa, oddaj moje ciało. Albo ci dupę pokażę. Już ci pokazałem dupę, chodź tu. Chodź tu, oddaj moje ciało. Moje zielone, ogórkowe ciało. Już? Mogę je odebrać? LOL! Nara! W końcu! Okej. Okay. Teraz Goku muszę lać. O, pięknie dostał. Czy mi się zdaje, czy on mnie spowolnił? Uuu, pięknie, point blank. Nadajmy sobie trochę ki. Leczmy się. Odpalmy Kaiokena. Uuu, ale dostał ładnie. Pięknie, chodź tu. Już? A nie, jeszcze ten musi do... Aha. To w końcu jak my się lejemy? O jebany! Mały Karle, chodź tu! Ale nie rzucaj nim, jak chcę go bić, no! Aha, jeszcze mnie sparaliżował, no zajebiście. O, naprawdę pięknie się to kombi, to uderzenie meteoru plus te działo cząstnikowe. Dobra, zajebaliśmy tego. Jaki on ma level w ogóle? 18, wow, mocny jest.
Mama nie miła leciał, Snajdo. Dobra. Już! Nie. Okej. Te ciągłe zamiany są takie po prostu głupie. No ale ten anime, no co powie... O! Akurat żaba wleciała, nie? Ogarnięte perfekcyjnie. Oh. Kurwiła mnie ta misja troszkę. Znaczy właściwie ta seria misji troszkę. Pora do gniazda czasu. Ogarniemy postać. Włączymy. Zmienimy działo cząstkowo na ten litarny promień. Zobaczymy, o co z nim chodzi. To uderzenie meteoru jest spoko, więc je zostawię. Siemano. Hi. Nie wiem, czy mam mówić po angielsku, czy mam mówić po polsku. Co ja miałem? Aha. Lapa zrobić. You're English speaking mate or Polish speaking mate? Because I don't know. Which language I need to use? Okej, wszystko ustawione. Ja. Dobra, idziemy dalej. Oho. Anime. Anata yo ne. Watashi tachi no ato o tsuite mawatteru no wa. 目障りなやつだ。ここで始末してやる。Oho, boss fight. No jeszcze historii, zmniej zdrowie wrogu do określonego poziomu. Gazety wyczerpane. Dobra, do ogarnięcia. Mam nadzieję, że nie są jacyś super trudni. O, ale życia to ma. Ja ci dam się bronić. I co, i tak będzie stał i się patrzył? Ale on zamiar się ma bić, czy co? Bo ja nie wiem. Bo ja mogę się z nim bić. A, to coś takiego, że powiedziawszy, te działko wyglądało lepiej. Że nic specjalnego moim zdaniem. Kurwa. O, pięknie, wszystkie wlazły. Nope, nie to.
Miałem się wyleczyć! Gdzie to leczenie? Gdzie to leczenie? A ty, gdzie to leczenie? Kurwa! Jebane! Jeszcze raz. Bo leczenie mi nie wyszło. Mało intuicyjne to leczenie też. Dobra. Dobra, z miejsca odpalę Kaioken i jedziemy, nie? Aha. こいつがずっと俺たちの邪魔をしている。どうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげてるのに、がっかりだな。でも、あなたがギニューと入れ替わっちゃったのは、なかなか傑作だったわよ。これはもう間違いないようですね。この2人なら。 Tego Kaiokena trochę mam za mało kondycji. Jak przyjdzie do tego, że potrzebuję tej kondycji, to ja tej kondycji nie mam. Także no te Kaioken wymienię na SSJ2, jak tylko będę miał możliwość. Bo jednak kondycja jest dosyć ważna. Ale teraz nie mam kondycji i jestem narażony na ostrzał, nie? Ups. Szkurwa. Mam cię. Przez chwilę myślałem, że to nie zadziała, ale jednak zadziałało. O w dupę! O nie! O nie, 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 nie. Dobrze, że nie wlazłem w niego w tym momencie, gdy on to puszczał. Boże, ten promień jest beznadziejny. Już? Dobra, ogarnięte. Podejrzewam, że jakbym wpadł w tą jego kulkę, to tak z miejsca te życie, co mi zostało, to by go w ogóle nie było. Dobra, ogarnięto. Nawet dobrą rangę dostałem, Z. I nowy poziom jeszcze. Super. Ci wpierdoliłem, czego chcesz? Kolejny taki cwaniak zły, co tu, ale ty normalnie jesteś taki chujowy, że normalnie się rozczarowałem, ale ty nie martw się, ja ci puszczę tym razem, poczekamy aż się wzmocnisz, wtedy mnie rozpierdolisz całkiem. I standard, nie? Matte, Mira. O, właśnie o tym mówiłem, nie? Nie. Anata no ushiro ni wa dare ga iru no? Podejrzewam, że nie odpowie na to pytanie, bo moja postać nie mówi. No jak widać, jestem sam. Jednemu z was wpierdoliłem, drugie nie brało udziału w walce, ale podejrzewam, że też bym drugiemu wpierdolił, więc teoretycznie tak, przybyłem sam. Co? Danmari na no. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jestem pierdolonym niemową, nie? Ma, iwa. Mira, moskoś hotte okimasio. Ja wiem, że voice acting jest bardzo drogi. Szczególnie voice acting głównych postaci. Szczególnie w RPG-ach, no bo wiadomo, to trzeba do każdego głosu dograć kwestie, więc to zajmuje dużo czasu i kosztuje mnóstwo pieniędzy.
Dlatego przeważnie główni bohaterowie to niemowy. Przynajmniej w takich RPG, gdzie tworzy się postaci. Mhm. Aby tak telepatycznie ze sobą rozmawiacie, że ustami nie ruszacie, czy jak? Chyba tak, rozmawiał telepatycznie ze wszystkimi. Poczekaj za jakieś 20 godzin. Demo. O tak, bo na pewno teraz wam dobrze poszło. No naprawdę. Naprawdę, z odpowiednią ilością leczących mikstur to jest na spokojnie do zrobienia. お疲れ様でした。 Ogarnięty perfekcyjnie. ようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している二人組が。トワとミラ。そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。 Dla mnie to wyglądało, że oni dają tej energii i powodują troszkę nierównowagę w czasoprzestrzeni. Ale okej. Powiedziałem, że to jest zupełnie odwrotnie do tego, co powiedziałeś. No ale okej. Czy ja wiem, tylko wygląda groźnie. Taki wiecie, taki... Kozak cwaniak w grupie mocno, ale sam jak wyskoczy, to tak na szczała, nie? No tak, bo gdzieś tam musiało być królestwo demonów, gdzieś tam jeszcze, nie? Tak na... No wiadomo, że wszystko co złe to demony, nie? Nigdy nie było tak, że co wszystko co złe to anioły, nie? Tylko demony. O, demony takie złe! Oni wszystko psują! W ogóle. Tokino Kaioshin sama. Toa wa Ankoku Makai no o, Dabra i imoto yo. Dobra. Soshite Mira wa tego Pokemona, tak? Dobra, potwierdzone. Ostatni boss to jest kurwa jebany Pokemon. Nie ma sprawy. Rozumiem, że w pewnym momencie będę mógł dosiąść Charizarda, tak? Mam rację. I uwolnić Pokemony do świata Dragon Balla. To nie jest takie złe. Pomyślcie jakim dodatkiem dla Goku byłby taki, nie wiem, kurwa Pikachu. Albo, nie wiem, Charizard. Czy to by było zajebiste? Przejdą na świat Pokemony! No. No nie wiem, wymyślicie coś takiego jak Pokeballe i nie będzie problemu z Pokemonami, no naprawdę. W Pokemonach sobie z tym jakoś poradzili, jakoś równowaga w świecie nie była zachwiana. Jak to kurwa ludzie, przecież ustaliliśmy, że to są demony, tak? Mówi, no och nie, to okropne demony. Ludzie. Nawet nie wygląda jak ludzie. Ty jesteś półczłowiekiem. Wprawdzie z niebieskimi włosami, no ale jednak jesteś półczłowiekiem, tak? A oni nawet nie przypominają w ogóle ludzi. Humanoidy to jeszcze spoko, ale ludzi nie. Standard.
時の巣を乗っ取って時空を支配しようとしたとんでもない奴がいたんだけど。うん。え、グイミエとジョン・シーナそしてスターオシェ早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。No widzisz, my tu sobie gadamy, a ci źli, no, ogarniają, tak? Widzisz, oni nie tracą czasu na zbędne pogawędki, tak? Na tematy niezwiązane w ogóle z tym, co się dzieje, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, rozmawiacie o Pokemonach i złych demonoludziach. Zabrzmiało bez sensu. Dobra, nieważne. Czyli są jakieś 2 godziny, jak ogarnę wszystkie zadania. Nadchodząca wojna, odblokowano osiągnięcie. Oczywiście wy tych osiągnięć nie widzicie, bo mam tak ustawione, że ich nie widać. Dobra. Zobaczmy, czy coś nowego w sklepach jest. Bardziej mi oczywiście chodzi o moce, niżli jakieś stroje czy coś. Tu na razie nic. Dobrze by było też znaleźć jakiegoś nowego nauczyciela, który nauczy mnie nowych rzeczy. Najlepiej Goku. Goku podejrzewam, że mnie nauczy zajebistych rzeczy, typu Instant Transmission, Kameha i ten Spirit Bomb. Tylko na razie tutaj nic nie widać. Ale dobra, po kolei, spokojnie, bez nerwów, ogarniemy. Dobra, to jest, właściwie możemy zajść tutaj do sklepu, zobaczyć jakie nowe te dusze Z są, jeśli w ogóle są. Dużo nowych, dużo drogich. A teraz w Frunu to też polecisz, dusza Z są Goha. Kurwa, to jest zajebista dusza, w ogóle minusów nie ma. Szansa na aktywację po rozpoczęciu walki doładuje jakichś wszystkich sojuszników przez niezwykle śmieszne żarty. Ale z tego Son Gohana, kurwa, śmieszek. To tak, doładowuje wszystkim... Nie, to jest... do jakichś wszystkich sojuszników. To w sumie nie jest takie głupie. Nawet bardzo tanie. Oczywiście jak to wyśmie dostanie znokautowane, ma do jakichś wszystkim... No w sumie bym kupił. Kupię to. Akurat mam tyle kasiory. Tak, chcę kupić. I sobie zaraz to nałożymy. Pewnie w pewnym momencie będę miał tyle kasiory, że będę mógł to wszystko kupić. Zmieni wyposażenie. Było tu? To było tu. Bo w tej chwili miałem, nigdy ci nie wybaczę, aktywuje się przy maksymalnym ki i znacznie wzrasta moc ataków normalnych. To mnie nie interesuje. No teraz wyfrunę. Dobra, będziemy sypać sucharami od teraz. Kolorki zostały takie jak są. Mam co, takie budki kurwa nałożone? Najwidoczniej. Dobra. To będzie to. Nie ma tutaj Goku w pobliżu, co? Nie ma. Jakie masz umiejki nowe? O tak. Tylko 5000. To jest... tanie jak barszcz. Oczywiście, że ja to wezmę. Weekend? Podwójnym uderzeniem ki użyj w trakcie ataku, by uzyskać uderzenie ki w kształcie litery V. Okej. To też na atak blasku. Wolnie super potężne fale ki. Wprowadzę kombinację wciąż co? Potężne fale ki. Wprowadzę kombinację raz za razem używać ki i wciąż strzelać. Dziwne tłumaczenie, ale okej. Bardzo szybkie ruchy, nieśmiertelność. Odwrót. Skok w tył z obrotami. Atakuj z nieco dalszej odległości. Wyższe uderzenie, które potrafią zmieniać się miejscami z przeciwnikiem. 5 zjawy. Podobnie jak w przypadku powidoku, obserwuj ataki, unikaj ich, aby nieznacznie otworzyć kondycję.
Nie możesz używać ciosów, ale zdolność jest tylko znaczną. Aha, to jest coś takiego. No pewnie, że Kamehameha wezmę. Kurwa, to nawet nie ma w ogóle ten. O czym mówić? 5 koła, toś to kurwa tanie jak barszcz. Zmień zestaw umiejętności. Yeah! Now we talking. Dobra, jeszcze zobaczymy, czy są jakieś ciekawe stroje i... I wsio. Kostium bojowy Telusa. Sajanina Telusa. Znaczy... To znaczy przez tego, przez sałatę, tak? Coś ciekawego, plemniaka Ringa. Kostium bohatera. Pancerz stworzony przez klan Frezera z ich własnych tkanek, pokryty twardo co? What the fuck? Kostium bojowy demona Shingi. Historyczny, aha, to jest tylko dla Piccolo. Aha, to jest tylko dla... Dla tych. Dlatego nie mogę tego nałożyć. A jest coś tylko dla Saiyanów. Wszystko do Buu. Kostium ninja przenikacza. Jest Gizę świątyni szkoleniowe, no to to jest. O, zaraz. Nie, to są głównie dla tych. Nie, dla Saiyaninów typowego stroju. Dla Saiyaninów i dla ludzi Gizę świątyni szkoleniowej i tyle. A tak to... Na razie mój obecny strój się mi podoba, więc co wiem tak jak jest. Poważnie, Giniu może mnie uczyć. Uj, dobra, zawsze to jakieś... Przyklikuję zaraz. Jesteś militarną jednostką sformowaną z najlepszych wojowników galaktyce. Jesteś militarną jednostką sformowaną z najlepszych wojowników w galaktyce. Giniu Force. Najlepsi wojownicy w galaktyce. Okej. Okay. Dobry żart. Nie, jest jakieś tam kluby, w którym dobrze się bawimy. Wiesz co, tu akurat możesz mieć po części rację, jeśli chodzi, że to jest klubik, w którym dobrze się bawicie i się obijacie. To by się zgadzało, no. Znaczy, że czasem się nie spotykamy. Czy chcesz do nas dołączyć? Ja, kapitan Ginie, osobiście cię sprawdzić. A moje testy są bardzo... okej. Okay. Jeśli nie przestraszysz się uciekniesz, mam cię nie uratuje. Okej. Okay. Ha, nadal chcesz spróbować? No, powiedzmy. Zobaczmy, co to masz do nauki ciekawego. Trening specjalnego dzieła Giniu, część pierwsza. Pokaż mi swoje moce. Nie się, to je jak rozmowa o pracy. A nie będziemy analizować twojego życiorysu. Ci nie prosi o autobiografię. Strzyżuj pięści, a ja sprawdzę twoją siłę. Jeśli mnie pokonasz, pokażę ci specjalny pozę bitewną. Aha, mogę się nauczyć tej pozy, tak? Muszę się doczekać, co? No to zaczynamy. To. Poważnie. Poza bojowa F. Kurwa. To brzmi strasznie. Poza bojowa F. To brzmi strasznie. Ale chuj, nauczmy się. Im więcej umiejek, tym lepiej, nie? Przy okazji przetestujemy Kamehameha, nie? Poważnie im nam rzucił.
A, pewnie mogę przetrzymać dla lepszego efektu, co? No, zobaczymy. Okej, to mi nie wyszło. Kurwa, ale damage on robi. Patrz, jeszcze mi... Już zajebałem go. Wow. Myślałem, że można to przytrzymać, ale jednak nie. To po prostu szybkie kamecha jest. Coś tam było o trzech poziomach mocy, więc nie wiem, o co chodzi. Cuk energii. Super atak. Poza bojowa F. Już się kurwa boję. Co z tej pozy może wyniknąć? Ha, 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 ha. Nieźle. Jakiegoś czasu nie walczono, teraz moje serce tańczy. Więc, że moje serce tańczy, chodzi mi o to, że się skręca i wyrywa. Tylko, że jestem podekscytowanym, okej? Okay? Mogę cię przyjąć do specjalnego dzieła o ginie, przynajmniej na próbę. Witamy warunkowo. Uczymy się teraz jeden z poz wykańczających specjalnego dzieła o ginie. Nazywa się ono poza bojowe F. Wygląda odlotowo, ale się nie umie się użyć w walce, jest bezwartościowa. W trakcie walki, gdy już się wzmocni, przejdziemy do kolejnego treningu. Nie mogę się doczekać kolejnego treningu. Okej. Okay. Aż poczytamy, o co z tym chodzi. Zmień zestaw umiejętności. Przyjmij poza czasowo po odniesieniu obrażeń spadać będzie tylko kondycja. Aha, coś takiego. Czyli dopóki masz kondycję, to nie tracisz życia. Tylko pewnie to jest głupia pozycja. Tylko, że to pewnie jakaś głupia animacja jest. Nie, zostawimy na razie tak jak jest. Czy ja mam jakieś atrybuty? Mam jakieś atrybuty do podniesienia. Dobra. Nema. Czyli co, to by było tyle tutaj? Kiedy mogę się zacząć u Goku ćwiczyć? Czy to dopiero gdzieś w połowie tego? W połowie gry? Albo wcale, żeby było zabawniej. Ale mi ręka zdrętwiała, cię chuj. Straszne po prostu. Zadanie równoległe. Zobaczmy, czy mamy jakieś nowe zadanka. Oho, są. Smocze kule na meczan. Odzyskaj 3 smocze kule. Okej. Okay. Sajańska duma. Pokonaj Son Goku. Okej. Okay. Pokonaj armię Freezera. Okej. Okay. Mamy poziomu trzeciego. Cioko walka. Specjalny oddział Ginyu. Pokonaj wszystkich członków specjalnego oddziału Ginyu. Okej. Okay. Oho. Co tu mamy? To może być zacięcie śmierci, psychocieżko, słuchające dział Rakuma, cios naddźwiękowy, kula miażdżąca. Jakieś tam skille. A tu coś mogę się nauczyć ciekawego. Pozafinałowo. Pozabojowa E, ultrabombowiec. Okej. Okay. Tu co? Kaioken razy 20. O kurwa. O kurwa, tego ja... To ja bym się kurwa nauczył. Kaioken razy 20. To by było zajebiste. I tu? Więcej pulz bojowych. Porażenie holszyną. Olsztynu. Gotowostrzy, błękitny huragan. Peruka Son Goku. To ciało należy do mnie. Ale Kaioken to ja bym ogarnął. Kaioken razy 20.
Dobra. Dobra, jedziemy. Po kolei. Dobra, weźmiemy tak, weźmiemy tak i weźmiemy Vegeta, bo czemu by nie, tylko... może z Kauterem niech będzie. Dobra. Jeszcze zobaczę, czy stream dobrze działa. Może coś się zepsuło i jest źle. O Boże, ale tu burdel ja mam. O, ja mam tu burdel. Wszystko działa jak należy. To jest ok. Wszystkie trzy smocze kule. O! Panie, że jest radar, żeby szukać tych kul. A ja mam full moc. O, piękny. To było piękne. Aha. Gościu pod kątem poleciał, nie trafiłem z tego kamycha. Dobrze widzę, czy tam jest jeszcze przeciwnik? Aha, ja tam w ogóle nie mogę wlecieć, na dziwo. Oj, to jest piękne kombo. Uderzenie meteoru skombione z KMH. To jest te kombo mi się podoba. Bo idealnie do siebie pasuje. Goku! Goku! Ale ty się dobrze czujesz, Goku! 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 Kurwa. Ach, jebany uniknął. Ach, nie trafiłem. Ile ty masz tej kondycji, że tyle uników robisz? Nie wiem, czy tu widać. Pewnie na radarze by... Aha, tu nie mogę nawet lecieć. Spoko. To jakie mam ty... O! O! Jest? To znalazłem jedną smoczą kulę. Dobra, gdzieś tu się lałem. Gdzieś tu była ta smocza kula. Ale mi oczywiście zniknęło. Świetnie. O, są. A on ma smocze kule. Chyba on ma smocze kule. Albo nie. Zaraz. Weź się ty lej. Aha, on... okej, wszystko jasne. Już rozumiem. Po prostu muszę te smocze kule zbierać. A czy to jest takie... I to jest takie capture the flag troszkę. No to wychodzi.
Tutaj muszę wrócić do statku, dolecieć i oddać kulę. Dragon Ballu tensou shimasu. Okay. Nokori no Dragon Ballu o atsumete kite kudasai. Czy jednak nie takie głupie? Dobra, gdzie ta była druga kula? Już tu lata ten przydupa z kulą smoczą. Najgorsze, pewnie już ktoś kurwa... A, tam się bijo. Oczywiście pewnie zaraz mi się kondycja całkiem skończy. Gdzie wy się tam lejecie? A kule gdzie macie? Lejecie się z typami, a kuli nie macie. O, jest. Dobra, to będzie druga kula. Fajnie, że te misje nie są takie ciągle to samo. Bijesz się i bijesz się. Można też, nie wiem, poszukać smoczy kul na to wygląda. O, są jakieś przedmioty. Dałoby się troszkę pozbierać. Gdzie tu było? Tam coś. Gdzie ten przedmiot? Tu jest, dobra, widzę. Tam coś jeszcze jest. Aha, to pewnie trzeba rozwalić ten budynek, co? By ten tak zestrzelić? Czemu? O, mogę rozwalić, spoko. Wprawdzie troszkę niefajnie, że nameczaną niszczę kurwa mieszkanka. No ale cóż, takie jest życie na wojnie, nie? Gdzieś w wodzie. Jest. Dobra, gdzieś jeszcze mi skauter pokazuje? Tam coś mi jeszcze pokazuje. Budynku w budynku. Dobra. I trzeba poszukać smoczej kuli ostatniej. Oczywiście znalezienie ostatniej smoczej kuli będzie oczywiście najtrudniejsze, bo duża jest mapa. Mapa jest w pizdu duża. A tam już nic nie ma, dobra. Tu też jest róg mapy, okej. Okay. Mapa jest duża, a kula jest jedna. Tu do statku nie polecę, bo dostanę oczywiście ścianą niewidzialną. O, jest. Na szczęście nie było zbyt dużo szukania. Dobra. I zaraz zadanko będzie zaliczone. Jej! Czy ja się nie! Poważnie! Będziemy szukać teraz wszystkich kurwa smoczych kul. No jeszcze ten w las. Chyba troszkę nie mamy czasu, więc...
Ach, zabrakło mi energii. O. O, point blank. To musiał go zaboleć. Fajne combo, już mi się podoba, naprawdę. Aha, czyli żeby zdobyć tą umiejętność, po prostu musiałem go pokonać. No, spoko. To nie jest takie trudne. Cztery minutki, trzeba się troszkę pośpieszyć z szukaniem tych kul smoczych. Według tego powinno być tutaj. I zostanie nam jeszcze jedna kula. O, ostro dostał. No nie, tak, smocza kula będzie gdzieś, gdzie ten tamten typ jest. Navel, czy jak mu tam. Ten gościu mnie ściga. Jest to smocza kula? Nie ma smoczej kuli, okej, w porządku. Nie, długo nie można trzymać tego kamecha, bo przeciwnicy po prostu wezmą i jego unikną. Także to nie jest dobry pomysł. Żeby długo ładować te kamecha. Myślałem, że nas najskuteczniejszą metodą byłoby sparaliżowanie przeciwnika na jakąś dłuższą chwilę. I wtedy pierdolnięcie staje się. O, jest smocza kula. A, spierdala z kulą. Dobra, bo trochę nie ma czasu. Łapię kulę. I nara. Będzie mnie gonił? Będzie mnie gonił. Ale mam dużo energii, więc no spokojnie dolecę. O, prawie żeś mnie walnął. Jest, ostateczny koniec w końcu. Dużo exp. Bardzo dużo exp. Gramy sukces w zadaniu. Pokonani wrogowie. 10 pokonanych wrogów. Trafienie super aptekami. Łowca skarbów. Najwięcej zadanych obrażeń. Najwięcej pokonanych wrogów. Niepokonany. Spoko. Nowy poziom. Parę odłamków. Dostałem pozabojową E, której nigdy nie wykorzystam. Ale można zobaczyć, o co z nią chodzi. Oczywiście mnie teleportowało tutaj. Zestaw umiejętności. O co chodzi? Przyjmij pozycja standardowa, turbo atak czas. Aha, to jest tylko boost do ataku. No okej. Okay. Mam totalnie na to wyjebane. Ep, nie skacz. Dobra. Psajańska duma. Jest Kaioken razy 20. Byłoby zajebiście, gdybym je zdobył teraz. I myślę, że ogramy tą misję równoległą i będziemy kończyć. Bierzemy Goku.
I będzie Goku, i będzie Vegeta. Bez znaczenia, kogo wezmę. Kolej Goku! Dobra, wy się lejcie, a ja poszukam itemów. No nie przesadzę, nie jesteś aż taki wielki. Dobrze wam idzie. Son Goku, Vegeta, Vegeta. Ja to sobie pozbieram, oni ich tam się biją. Dobra, to chyba będzie ostatni... Nie, jeszcze dwa przedmioty. Jeden troszkę daleko. Także polecimy po to. Nie wiem jak wam tam idzie, ale wam idzie jakoś. Dobra, ostatni przedmiot jest gdzieś tam. Mam nadzieję, że więcej przedmiotów nie ma, bo nie chcę mi się tego zbierać całą walkę. Aha, już Krillin dostał w pierdol. Standard w wykonaniu Krillina. Aha, okej. Dobrze to zrobiłem. Ale mam umiejkę jakoś. Dobra, Goku jest mój! Ale wy nim rzucacie! Ej, bez kitu, nie weszło kamecha? No bez, nie weszło, ale bullshit. A, pod kątem poleciał, a nie mam energii już. Zdobyłem wyposażenie, czyli nie ma Kaiokena. O, zaraz zdobywam umiejętność. Poczekaj. No nie ma Kaiokena. Fala demona, eksplozja duka. Mnie chuja obchodzi, szczerze powiedziawszy. Miskidu, spróbuję jeszcze raz to zagrać. Tym razem nie będę zbierał przedmiotów, a spróbuję może lepszą rangę zdobyć, żeby tego Kaiokena zdobyć. Zagramy jeszcze raz. Bo nie jestem z tego zadowolony. A Kaioken razy 20, no tak powiem szczerze. No. Najpierw weźmiemy... O, Goku z GT, what the fuck? Goku wezmę Goku z GT, zobaczymy jak sobie radzi. Może Goku musi odpalić Kaiokena, żebym go zdobył? Nie wiem. Muszę to widzieć? Yeah.
Energia trochę długo się ładuje. Ciekawe, czy można, czy będzie jakaś lepsza wersja tego. Kurwa, nie mam energii, no. Dobra, zrobiłem wyposażenie. Dobra. No i znowu energii nie mam. Wyposażenie. Uwaga. Oho. Oho. Yeah! Okej. Dawaj, Goku. Teraz mi się Kaioken blokuje. Też umiem Kaioken, kurwa. Chodź tu. Bitwa na Kaiokeny, szmato, chodź tu. Właściwie tą walkę to mógłbym sam rozegrać. Ile ty tej energii masz? Ile ty tego ki masz? Dobra. Dajmy troszkę energii. Chodź tu! Myślę, że ci Kaioken pomoże. Jebany, silny jest. Ojebany. Jebany silny jest. Dawaj. No. Niech ja to odblokuję. Kaioken razy 20. No nie. No nie mówcie mi, że nie ma. Kurwa. Kurwa, no nie. Kurwa, no. Myślałem, że się tego Kaiokena nauczy, a tu dupa. Ech. Smutłem teraz, poważnie. Ech.
Dobra, 22, trzeba to kończyć. Już mnie wszystko boli. To co, ekipa? Standardowo. Dzięki za... Teraz to jakieś emotki chyba były do tego, nie? Fajne. Jakoś emotki można było aktywować. Wam Kumbro pomacha na do widzenia. Ja też wam pomacham zaraz na do widzenia. Standardowo dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Kurwa, ja taki rozczochrany cały czas byłem. Film zaraz trafi na YouTube'a. Kolejny stream, nie wiem kiedy będzie. Kiedyś tam będzie dla mnie standardowo znacznie. Także. Na razie.